Serdecznie witam panie Krzysztofie po koncercie jubileuszowym Turba Durych. Dużych, przepraszam. Turba Durów. Durów, oczywiście, jak najbardziej. Jak w ogóle kontakty z grupą Turba Duży? Turba Duży, no to przecież my jesteśmy wychowani na jednym podwórku. Jesteśmy przyjaciółmi, spotykamy się często. Z graniem jest trochę gorzej, no bo tylko z okazji tam jakiegoś lecia się spotykamy, no bo każdy ma jakieś swoje zobowiązania, prawda? Ale tak, to po prostu są tak jak moi bracia. Rozumiem. A jeżeli chodzi o tutaj o granie, to dobrze panu się grało? Czy... Cudownie. Wspaniale. A akustycznie jak... Tu nie jest wdzięczna sala bardzo akustycznie, ale mamy opanowane, bo mamy świetnych reżyserów dźwięku już na tą salę. Ja niedawno grałem solowy też koncert, chyba rok temu, przy pełnej widowni, i też po prostu muszę powiedzieć, że no to są zawsze wydarzenia jakieś. Zawsze. A niedawno odbyła się pana promocja, jeżeli chodzi o wydawnictwo książki. Promocja ta była, ja również uczestniczyłem w tej promocji w Empiku, tutaj na Nowym Świecie. Jak idzie sprzedaż nakładu, bo wiem, że książka się cieszyła sporym zainteresowaniem wśród odbiorców. Dzisiaj wszyscy piszą książki, wie pan, bo się okazuje, że książki się lepiej sprzedają niż płyty, ale mieliśmy taki w pewnym momencie taki tytuł bestseller, czyli najlepiej sprzedająca się, ale w momencie, kiedy już wszedł Urbanator czy Kora czy inni, no to oczywiście wtedy troszeczkę spada sprzedaż. Dobrze, także to by było na dzień dzisiejszy wszystko, jeżeli chodzi o wywiad dla telewizji Top Kanał, i życzę wielu sukcesów i dalszej drogi muzycznej. A ja waszym słuchaczom życzę w związku z zbliżającymi się świętami, żebyście mieli te święta wesołe, zdrowe i żeby Chrystus nowonarodzony wam błogosławił zawsze na pamiątkę narodzenia swojego w każdym waszym domu. Szczęść Boże. Dziękujemy ślicznie i życzymy również wzajemnie, tak jak pan Krzysztof tutaj określił, żeby to były święta szczęśliwe i z Bogiem. Z Panem Bogiem. Bardzo panu dziękuję.